Metale mają tę wspaniałą cechę, że można je wielokrotnie przetwarzać bez utraty ich właściwości. Materiały wykorzystane do produkcji karoserii samochodu można w przyszłości z powodzeniem użyć do wyrobu pralek czy lodówek. I na odwrót. Dlatego złom jest w cenie, a jego transport nie przestaje być ważnym elementem procesu recyklingowego. Złom jest jednak również bardzo specyficznym towarem, który wymaga specjalistycznych pojazdów o odpowiedniej wytrzymałości. Ich skrzynie muszą znosić ciągłe starcia z ciężkim i ostro krawędzistym ładunkiem, uderzającym w nie podczas załadunku, napierającym w trakcie przejazdu i przesuwającym się podczas kiprowania. Przy projektowaniu naczep do transportu złomu musimy brać pod uwagę wytrzymałość skrzyni i jej odporność na uszkodzenia mechaniczne. Istotne są jednak również stabilność całej konstrukcji podczas manewrowania przy pełnym obciążeniu oraz bezpieczeństwo kierowcy w trakcie załadunku i rozładunku. Najnowsza prototypowa naczepa Scrubmaster wypełnia wszystkie te cele w bardzo kreatywny i, trzeba przyznać, widowiskowy sposób. Najważniejsze cechy w transporcie złomu oraz w transporcie ogólnym materiałów sypkich to jest waga i wytrzymałość naczep. Waga oczywiście wiąże się z ekonomicznością całego systemu dostaw, a wytrzymałość jest z czasem, bo każda awaria to jest czas, który jest stracony. Według mnie naczepa do złomu powinna być niezawodna pod względem technicznym, czyli wszystkie układy pneumatyczne, układy hydrauliczne, żeby były jak najmniej awaryjne. Oczywiście układy czy tam zamykanie drzwi, plandeczenia, żeby były stosunkowo łatwe, proste i żeby kierowcy nie musieli się męczyć. Scrubmaster robi wrażenie swoimi gabarytami, a jego szczególny wygląd przykuje uwagę każdego fana transportu drogowego. Jednak to, co najważniejsze w tej konstrukcji, kryje się w zastosowanych materiałach i pomysłowych rozwiązaniach technicznych. I temu poświęcimy dzisiejszy odcinek Anatomii Wieltonu. Analitycy szacują, że w ujęciu globalnym rynek recyklingu złomu metalowego może niebawem urosnąć do 1 miliard ton tego surowca przetwarzanego rocznie. Odzyskiwanie metali ze zużytych produktów i odpadów przemysłowych przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych, które są ograniczone i często drogie w pozyskaniu. Przekłada się to na obniżenie kosztów produkcji oraz ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska. Ciągły wzrost tego sektora zatem wcale nie powinien nas dziwić. Transportując złom, jeżdżę w tak zwanych kółkach, zabierając stal z huty, transportując go do klienta. Natomiast później po rozładunku tej stali na powrocie zabieramy złom z placów do huty. Tu jest natomiast o tyle dobrze, bo naczepa Scrubmasters, ona ma długość 12 metrów, 7 cm. I tutaj zabieramy druta, zamykając drzwi bez żadnych ograniczeń. Nasza firma zajmuje się handlem i transportem złomu. Wozimy miesięcznie około 10 tysięcy ton złomu na różne huty i odlewnie. Samochody czy naczepy średnio robią około 2-3 kursów dziennie i to są rozładunki i załadunki. Wobec tego te naczepy są bardzo wyeksploatowane w przeciągu krótkiego czasu. Uważam, że wieltony nie sprawiają problemów. Nowa naczepa Scrubmaster Wieltonu wyróżnia się wyglądem. Już na pierwszy rzut oka widać nietypowy kształt skrzyni ładunkowej, przypominający literę U oraz szereg przetłoczeń, które zdobią jej boki. Nie jest to jednak realizacja artystycznych ambicji naszych projektantów. Każda z tych modyfikacji ma bardziej przyziemne cele użytkowe. Kształt skrzyni w połączeniu z zastosowaniem stali Hardox 500 TUF przekłada się znacząco na zwiększenie sztywności konstrukcji. Jednak na sztywność naszej naczepy wpływa konglomerat wielu różnych rozwiązań. Same przetłoczenia ścian bocznych są ważną modyfikacją, która pozwala wzmocnić konstrukcję naczepy. Warto sobie uświadomić, że proste ściany w tradycyjnej naczepie do transportu stali to w rzeczywistości ponad 12-metrowe płaty blachy. Przy niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych mogą mieć tendencję do zapadania się do wnętrza. Szczególnie przy bardzo dużym obciążeniu. Zastosowanie przegięć pozwala tego uniknąć. Nie bez znaczenia jest również wykorzystanie stali Hardox 500 TUF, która łączy odporność na ścieranie oraz odkształcenia z obniżoną masą, co czyni ją idealnym surowcem do produkcji tego typu naczep. Wróćmy jednak do konstrukcji skrzyni w kształcie litery U. Wykorzystując nietypowy kształt skrzyni, mogliśmy zrezygnować z podłużnic i poprzeczek, które zwykle spawa się od spodu.
Konstrukcja w takim kształcie, wykonana z wytrzymałej stali Hardox, po prostu nie potrzebuje dodatkowego wzmocnienia. Dzięki temu, że do dna skrzyni tej naczepy nie spawa się dodatkowych poprzeczek i podłużnic, materiał, z którego wykonana jest sama skrzynia, zachowuje dokładnie taką samą sprawność, jaką ma bezpośrednio po wyjechaniu z huty. Wszystko dlatego, że nie wprowadzamy do tej stali dodatkowego ciepła, które wytwarza się podczas procesu spawania. Brak poprzeczek to też znaczne oszczędności na masie własnej naczepy. Transport materiałów sypkich, czyli piasku, żwiru, a typowych też materiałów sypkich, czyli złomu. Przy złomie te naczepy są bardzo mocno eksploatowane. Po pierwsze, podczas załadunków, gdzie ten złom jest ugniatany na tych naczepach, jest dociskany maszynami, które ważą po 30-40 ton. A przy samych rozładunkach tak samo. 90% polskich hut, polskich, czeskich hut to są huty, gdzie rozładunek jest chwytakami. Wobec tego każda tona czy każde pół tony, które jest wsadzane do tej naczepy, to jest tarcie tego chwytaka o burty naczepy. Ten złom zlatuje czy ześlizguje się z chwytaków, uszkadzając te naczepy, te boki. Wobec tego te awarie, które występują, i to nie są awarie związane z producentem naczep, tylko z awarie związane ze zdarzeniami losowymi, są bardzo częste. Skrzynia bez podłużnic i poprzeczek może przylegać ściśle do ramy naczepy na całej jej długości. Pozwala to na równe rozłożenie obciążenia, a dodatkowo nie powoduje punktowych przeciążeń na jej konstrukcji. A mogą one występować przy standardowym rozwiązaniu, w którym skrzynia kładziona jest na rozmieszczonych co metr gumowych podkładkach, co sprzyja tworzeniu się odkształceń pomiędzy punktami podparcia. Warto zauważyć, że kształt skrzyni wymusza również modyfikację ramy, której belki w tym modelu naczepy Scrapmaster schodzą się do wnętrza, tworząc literę V. Wszystko po to, by zapewnić jak najlepsze podparcie dla skrzyni wypełnionej ciężkim towarem. Prototypowa naczepa Scrapmaster to również lepsze prowadzenie i stabilność podczas manewrowania na drodze. Osiągnęliśmy to dzięki obniżeniu środka ciężkości. Im niżej położona skrzynia, tym mniejsze wychylenia na zakrętach czy rondach. Poprawia to nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo, również podczas rozładunku. Sam proces załadunku złomu, tutaj trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na rozmieszczenie tego ładunku złomowego, zabezpieczenie go podczas transportu, no i przede wszystkim trzeba dbać o ograniczenia tonażowe, żeby tej naczepy jednak nie przeładować. Moim zdaniem na bezpieczeństwo procesu załadunków i rozładunków złomów to jest to, żeby po prostu jak najmniej ludzi było w otoczeniu tego załadunku. Bo jednak, nie ukrywając, te maszyny są dosyć szybkie, dosyć sprawne. Najlepiej by było, żeby odejść od tych samochodów czy naczep i zostawić samemu sobie te naczepy z operatorem. Załadunek i rozładunek złomu to newralgiczne momenty, w których wytrzymałość naczepy jest poddawana prawdziwemu egzaminowi. Warto zauważyć, że złom jest bardzo niejednorodnym ładunkiem. Może to być silnik samochodu ważący 300 kg, jak i podcięta na fragmenty blacha z pralki, która waży dużo mniej. Gdy mamy do czynienia z ładunkami o dużej masie jednostkowej, to operator ładowarki powinien wkładać je pojedynczo i ostrożnie, ale nie zawsze się tak dzieje. Dlatego naczepa musi dysponować odpornością na odkształcenia, żeby na przykład uderzenie ciężkiego fragmentu stalowej szyny w dno naczepy nie zostawiło na niej trwałych deformacji. W przypadku nowej naczepy Scrapmaster od Wieltonu potrzebną plastyczność konstrukcji zapewnia zastosowanie stali Hardox 500 TUF. Dzięki temu podłoga, na którą spada ciężki ładunek, odkształci się, ale po rozładunku wróci do swojej pierwotnej pozycji. Paradoksalnie, dużej wytrzymałości wymaga również transport lekkiego złomu, na który składają się ścinki czy niewielkie elementy stalowe lub aluminiowe. Operator, który chce optymalnie wykorzystać przestrzeń w naczepie, ubija chwytakiem ten luźno leżący i poskręcany złom, by zmieściło się go jak najwięcej. Naczepa musi stawić temu czoła. Większa plastyczność zastosowanych materiałów jest zatem ważnym elementem układanki dotyczącej wytrzymałości konstrukcji naczepy do transportu złomu. To wszystko przekłada się też na wydłużenie okresu eksploatacji tego produktu. Złom w naczepie Scrapmaster ładowany jest do dużych wysokości, nawet blisko 4 metrów. Upadek jakiegoś ciężkiego elementu z takiej wysokości podczas otwierania wrót naczepy mógłby skończyć się tragicznie. Dlatego dbałość o bezpieczeństwo ma tutaj bardzo wysoki priorytet.
również dla konstruktorów. Kwestie BHP przy rozładunku naczep są bardzo ważne. I tu z pomocą przychodzą rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na poziomie konstrukcji samej naczepy. W przypadku Scrubmaster z Wieltonu to dodatkowa blokada drzwi, którą kierowca może zwolnić z bezpiecznej odległości poza zasięgiem wybadającego z naczepy złomu. Scrubmaster wyposażona jest w dwuetapowe zabezpieczenie, które znacznie poprawia bezpieczeństwo kierowcy. Przed tylnym słupkiem naczepy od strony kierowcy znajduje się dodatkowa dźwignia, która pozwala otworzyć zamek drzwi z bezpiecznej odległości. Procedura jest prosta. Kierowca odbezpiecza znajdującą się w tradycyjnym miejscu dźwignię na drzwiach pojazdu, ale żeby wrota się otworzyły, musi jeszcze udać się na bok naczepy, by tam odblokować drugie zabezpieczenie. Dopiero teraz napierający na drzwi ładunek zacznie wypadać. Dodajmy, że na bezpieczeństwo kierowcy przekładają się również stabilny podest roboczy czy sygnalizator przechyłu bocznego, w które wyposażyliśmy wszystkie naczepy o pojemności przekraczającej 50 m sześciennych. Dotyczy to zatem również nowej wersji Scrubmaster. Scrubmaster to wyjątkowa naczepa do zadań specjalnych, z której w Wieltonie jesteśmy szczególnie dumni. Obecnie przechodzi testy użytkowe u naszych klientów. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca i polecamy zasubskrybować Anatomię Wieltonu. Kolejne odcinki już niebawem.